Maria Teresa Olivia Hochberg von Pless, znana również jako Daisy von Pless albo Daisy Hochberg von Pless. Urodziła się 28 czerwca 1873 roku w Rutin na terenie Walii. Maria była wychowana bardzo swobodnie. Bardzo lubiła czuć się sobą i wyrażać siebie. Dlatego na terenie Dolnego Śląska, po przybyciu tutaj 5 lipca 1892 roku, wyrządziła tutaj istną rewolucję. Pierwsze, co zrobiła Daisy po przybyciu na Zamek Książ, to dostosowanie wnętrza zamku do ówczesnych standardów poprzez budowę łazienek. Chwilę wytchnienia Daisy spędzała na ogrodach tarasowych lub w miejscu zaprojektowanym przez siebie, które było przeniesieniem kawałka Anglii tuż obok Zamku Książ, czyli do miejsca zwanego Ma Fantazji. Bardzo ważną część życia Daisy stanowiła działalność charytatywna. Księżna organizowała koncerty, poświęcała czas szkołom, koronkarkom, poprawie warunków życia mieszkańców Wałbrzycha. Zawsze mawiałam: dajcie mi ludzi, którzy nie należą do wytwornego towarzystwa. Jedynie oni potrafią znaleźć szczęście w poświęcaniu się dla innych. Świat, aby był miły, musi cierpieć. Wszelkie szczęście czyni ludzi samolubnymi, a uczestniczenie w czyimś cierpieniu, bólu fizycznym czy psychicznym, pomaga nam nauczyć się współczucia i zrozumienia, niezbędnego dla niesienia pomocy innym. Daisy opiekowała się szkołą dla niezamożnych dziewcząt, domem dziecka dla potomków robotników oraz przychodnią dla pracujących matek. Dzięki jej działalności dobroczynnej powstał ośrodek dla ponad 150 dzieci niepełnosprawnych. Dostały one możliwość nauki, czytania i pisania, a także przygotowania zawodowego. Uczniowie byli przygotowani do ręcznego malowania wyrobów w wałobrzyskich fabrykach porcelany. Otrzymywały zawód i przygotowanie do znalezienia sobie miejsca na rynku pracy. Wkrótce po obiedzie cesarzowa pokazała mi swój portret namalowany przez Laszlo. Bardzo dobry, ale nie schlebiający jej. Zgadła, że zmierzałam do włoskiej ambasady i pozwoliła mi wyjść w czasie kotylionu. Muszę powiedzieć, że była czarująca. Opowiadałam jej o koronkach w Jeleniej Górze, nowym hotelu w Szczawnie, mojej szkole dla kalek i tak dalej. Dużym zainteresowaniem księżnej cieszyło się koronkarstwo. Śląskie koronkarki w swych domach trudniły się misterną robotą, za którą dostawały grosze, podczas gdy pośrednicy na ich wyrobach zarabiali krocie. Księżna dążyła do tego, by zmienić ich los. Chcę otworzyć magazyn w Jeleniej Górze, do którego dostarczano by wszystkie gotowe koronki, które kupiłabym potem. Raczej zrobiłby to komitet, za jednym zamachem, aby następnie rozprowadzić je po sklepach i w ten sposób zapewnić koronczarkom jak największy zysk. W 1911 roku przejęła Szkołę Artystycznego Szydełkowania w Jeleniej Górze, należącą do Margarete Bart i Hedwig Baronowej von Dobenek. Z czasem utworzono jej 14 filii, w których uczyło się od 150 do 170 podopiecznych. Daisy utworzyła w Jeleniej Górze sklep z koronkami, który rozrósł się w sieć handlową, w uzdrowiskach i miejscowościach letniskowych. Także w Berlinie, Monachium, Hamburgu księżna wprowadziła modę na koronki wśród pań z wyższych sfer. Będąc w Książu, zobaczyłam na placu zamkowym 3 stare kobiety pracujące w ulewnym deszczu. Po prostu nie mogłam tego znieść, a one przede mną właśnie kładły nową, wyszukaną podłogę marmurową, abym po niej chodziła. Wyszłam ze łzami w oczach.
Czułam, że powinnam zaszlochać i powiedzieć: nie, nie pozwalam na to, wracajcie z ogrodu, schrońcie się, nie pracujcie więcej, zapłacę wam tyle samo. Jedna ze starych kobiet, którą znałam od lat, pokazała ściekającą z ich płaszczy wodę. Nie wydawały się jednak tym przejmować, uśmiechnęły się i pracowały dalej. Elza powiedziała mi potem: och, wasza wysokość, one są do tego przyzwyczajone od lat. Ci ludzie są często szczęśliwsi niż posiadacze olbrzymich fortun. Ośmielam się powiedzieć, że miała rację. Umiejętności wokalne i teatralne wykorzystywała Daisy do pozyskiwania funduszy na określone przedsięwzięcia. Uczestniczyła w koncertach dobroczynnych w Anglii, Niemczech czy na Śląsku. Na Śląsku dopiero od 1907 roku, ponieważ nie godził się na to jej mąż, Hans Henrich XV. Znajdujemy się w Szczawnie-Zdrój. To właśnie na tej neobarokowej sali 20 lipca 1907 roku po raz pierwszy na Dolnym Śląsku wystąpiła księżniczka Daisy. Cały dochód z jej koncertu, około 1900 marek, zostało przeznaczonych na cele charytatywne, takie jak szkoła dla niepełnosprawnych oraz osoby potrzebujące. Patronat nad nimi sprawowała osobiście Daisy. Scena udekorowana była białymi liliami. Wszystkie miejsca w sali koncertowej były zajęte, nawet te stojące. Głównym zmartwieniem księżnej był stan sanitarny śląskich wsi i miast. Warunki życia mieszkańców Wałbrzycha na tamte czasy były bardzo złe. Głównym źródłem wody pitnej była rzeka Pełcznica, która była bardzo zanieczyszczona odpadami biologicznymi, fabrycznymi, a także kopalnianymi. Rewolucyjnym działaniem księżniczki Daisy w tym kierunku był projekt oczyszczalni ścieku, który został zrealizowany w 1912 roku i rozwiązał problem nawracającej się epidemii tyfusa już na zawsze. Zatruta woda powodowała powracające epidemie cholery i tyfusu wśród mieszkańców Wałbrzycha. Księżna sprowadziła berlińskiego bakteriologa i angielskich inżynierów, zalecając im zbadać stan Pełcznicy, rzeki opływającej zamek z trzech stron. Zlikwidowano przybrzeżne studnie i doprowadzono wodociąg do większości wałbrzyskich dzielnic. Rzeka została zakryta. Ustalono koszty oczyszczalni ścieków. W 1907 roku częściowo skanalizowano Pełcznicę za 300 tysięcy marek. W latach następnych odkryto część Sobięcinki i Pełcznicę od Podgórza przez całe miasto aż do Starego Zdroju. Wczoraj przyjechał do mnie ksiądz z Wałbrzycha i dogadaliśmy się co do składnicy mleka, z której biedne kobiety będą mogły kupować poprawnie sterylizowane mleko dla niemowlaków. Będzie tam również dostępne mleko dla dzieci w każdym wieku. Daisy stała za akcją Kropla Mleka, w ramach której dzieci górników otrzymywały pasteryzowane mleko. Szybki powrót matek do pracy w fabrykach i brak mleka krowiego powodowały dużą śmiertelność wśród noworodków. Z pomocą lokalnego kościoła katolickiego zorganizowała sieć stacji z darmowym pasteryzowanym mlekiem. Pewne obowiązki w Książu i jego sąsiedztwie nie mogły być zaniedbane. Słyszałam na przykład, że szpital w Szczawnie nie funkcjonował tak sprawnie, jakby należało oczekiwać, więc zdecydowałam się pojechać i zobaczyć to na własne oczy. W czasie I wojny światowej księżna pracowała jako pielęgniarka w pociągach sanitarnych we Francji, Serbii i w Niemczech. Otworzyła też dwa szpitale polowe. Jeden w Wałbrzychu i drugi, który znajdował się w Szczawnie-Zdroju w Grand Hotelu. Starała się pomagać ludziom na wszystkie możliwe sposoby. Ostatnim przedsięwzięciem charytatywnym przed rozwodem i wyprowadzką było stworzenie przez księżną leśnego sanatorium. Stan zdrowia dzieci w Wałbrzychu w tym czasie był dramatyczny. Tymczasem stworzono domy o baśniowych nazwach, szkołę, budynki administracji, boisko, a nawet kojec z psią budą. Widziałam się niedawno z kilkoma chorymi staruszkami, które modliły się o śmierć. Ciekawa jestem, czy nadejdzie taki dzień, że i ja, zmęczona życiem, będę jak one wypatrywała tęsknie końca. Lata powojenne były dla Daisy tragiczne. Odrzucenie przez męża, postępująca choroba i kosztowny remont książa dodały jej zmartwień. W grudniu 1922 roku
zatwierdzono rozwód. Za stronę winną uznano księcia, a jednak powierzono mu opiekę nad dziećmi. Musiała opuścić ukochany książ. Borykała się z coraz większymi kłopotami zdrowotnymi. Miała też problemy finansowe. Aby poprawić swoje finanse, wydała pamiętniki, które okazały się być ogromnym sukcesem wydawniczym. Połowa lat 30. XX wieku przyniosła jej pojednanie z mężem, ale do siebie nie wrócili. Daisy ponownie zamieszkała na zamku książ. Niestety wkrótce zamek został przejęty przez nazistów. Zaczęto przygotowywać go na główną kwaterę Hitlera i siedzibę Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy. Daisy musiała opuścić zamek. Przeprowadziła się do Wałbrzycha. Przyjęła kilku gości. Wysłuchała życzeń i muzyki. Tego dnia w pokoju było dużo kwiatów. Zmarła 29 czerwca, dzień po swoich urodzinach. Pomimo zarządzeń miejscowej władzy, mieszkańcy, górnicy, okoliczna ludność doprowadzili księżną na miejsce spoczynku. Do grobowca Hochberków w parku otaczającym zamek w Książu. Kaplica pełna była bieli i zapachu stokrotek. Być może mogło być to nawiązanie do jej imienia. Daisy stała się legendą. Damą, a jednocześnie osobą, która była blisko najbardziej potrzebujących. Ubogich, schorowanych, skrzywdzonych przez los i wojnę. Ta wspaniała kobieta zmieniła życie wielu ludzi, troszcząc się o ich byt i zauważając to, co dla innych, w tym arystokracji, było nieistotne. Tylko człowiek o wrażliwym sercu potrafi zdobyć się na tak wielkie czyny. I choć ona sama umarła w samotności i zapomnieniu, to pamięć o jej zasługach i wartościach, które pielęgnowała, jest wciąż żywa w naszych sercach. Daisy, stokrotka, pozostała z nami na zawsze wśród wałbrzyskich zielonych wzgórz.